To był ciężki dzień, ale jakoś żyjemy. Oto wieczorny flash. Your class, change your ability set, and find unique armor pieces and weapons on the field to customize your playstyle. Dzisiejsze zestawienie rozpoczynamy od Realm Royale, spin-offie do darmowego Paladins Champions of the Realm. Jak łatwo domyślić się po samym tytule, gra gwarantuje rozgrywkę w stylu Battle Royale, gdzie 100 graczy podzielonych na 4 drużyny stara się przetrwać na dość różnorodnej mapie, a do tego wybór klas postaci. You'll also be mixing in the abilities for your class that customize it even further. Przygodówki na komórkach? Jasne. Tym razem jednak śpieszę powiadomić, że za tydzień na iOS oraz Androidzie pojawić ma się Ark Survival Evolved. Spodziewać możemy się systemu free-to-play z oczywistymi mikrotransakcjami oraz reklamami. Gra oferować ma rozgrywkę podobną do wersji PC-towej, dając możliwość multi, jak i singla. Wysyp nowych informacji dotyczących polskiego tytułu, jakim jest World War 3 od gliwickiego The Farm 51. Zatem silnik Unreal 4, do tego 64 graczy na jednej mapie, dwa tryby, Warzone, tutaj Deathmatch, oraz Recon, gdzie podzielimy się na zespoły. Do tego cała masa pojazdów od czołgów po samoloty. Brzmi całkiem nieźle. Hey, welcome everyone. This is Jeff from the Overwatch team. Here's another developer update. This one's gonna be awesome. Do Overwatch trafiła ogromna wręcz aktualizacja, która jeszcze dostępna jest na serwerach testowych. Przede wszystkim wprowadzono zmiany w postaci Symmetry, której broń uległa zmianie. Dodano nowy podział wszystkich bohaterów, system pochwał dla graczy i drobne zmiany na mapie Kolonii Księżycowej. Można też w końcu tworzyć ekipy. You're like, why would you ever choose a bow in a game that has an automatic, you know, machine gun? Hej, czy ktoś gra jeszcze w Destiny 2? Właśnie zapowiedziano największy do tej pory dodatek o podtytule Forsaken. Za około 171 zł otrzymamy kampanię fabularną dziejącą się na Rafie, hybrydowy tryb gry o nazwie Gambit łączący PvP oraz PvE, a także 9 super zdolności czy sporo nowego ekwipunku z losowymi statami. We want to be able to give players what they want, but also surprise them. Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Do oferty Humble Bundle dołączyła nowa paczka gier, klasycznie już podzielona na 3 progi finansowe. Za pierwsze otrzymamy Memorię, Caravan oraz Deponię, następnie Widget, Silence oraz Deponia Doomsday, zaś za próg najwyższy Bounty Train, The Long Journey Home, a także Shadow Tactics, Blades of the Shogun. No to na co czekacie na tym E3, bo ja już się trochę boję tych newsów.